Są z nami wszystkie telefony z serii Xiaomi 12. Dzisiaj zajmiemy się porównaniem tych modeli ze sobą. Zrobimy wielki unboxing. Oraz postaram się opowiedzieć Wam o tych modelach, żeby każdy z Was mógł dobrać do siebie odpowiedni model. Jest z nami 12 X, czyli wersja budżetowa. I jest z nami ten, na który czekam najdłużej, czyli Xiaomi 12 Pro. Ale to nie wszystko. Sprawdziliśmy aparat z Xiaomi 12 Pro w naprawdę trudnych dla niego warunkach. Byliśmy na profesjonalnym planie filmowym, żeby zobaczyć, czy aparat ten poradziłby sobie w nagraniu profesjonalnego filmu. Potwierdza Pan, że odczytano Panu prawa i jest Pan tu dobrowolny. I efekt naprawdę nas zaskoczył. Ale o tym dowiecie się w dalszej części. Cześć, z tej strony Techwish, jestem Alex. Myślę, że na początek zajmiemy się podstawową wersją 12. Jeżeli chodzi o pierwszy rzut oka, bardzo spodobał mi się minimalistyczny styl w wykonaniu pudełka. Nie ma zbyt dużo informacji, jest firma, jest jaki to model i uwagę przykuło mi, że jest napis Harman i Kardon. No, oznacza to, że są w środku głośniki z tej firmy, co na pewno wyróżnia ten telefon na tle innych. To jest informacja o 5G, na podstawie mamy napisane, ile jest RAMu, jaki jest kolor, ile gigabajtów pamięci masowej, plus kilka informacji dla dystrybutora, czyli kody kreskowe i różnego rodzaju dane. Jeżeli chodzi o tył, mamy dwie tasiemki, które gwarantują nam fakt, że nikt przed nami tego telefonu nie miał w rękach. Jeżeli chodzi o obudowę z X-a, jest identyczna jak 12, różni się tylko tym, że tu jest X, czyli tak naprawdę jest to informacja dotycząca modelu. Różnica między 12 Pro jest taka, że jest to kolor czarny, który różni się, wiadomo, wizualnie. Ładnie wygląda również w połączeniu z miedzianym kolorem. Natomiast jedyne, co mógłbym powiedzieć, to, że lubi złapać odciski palców, ale one nie są aż tak problematyczne, ponieważ wystarczy, że weźmiemy szmatkę, przetrzemy i problem znika. Jeżeli chodzi o przecięcie tasiemek, na pewno będziemy potrzebowali czegoś bardziej ostrego, z tego względu, że samo rozerwanie dłoni raczej nie wchodzi w grę. Tak więc ja sobie przygotowałem taki nożyk i zaczynamy. Dobra, okej. I tutaj patrzymy, jak to wygląda. Na pierwszy rzut oka minibook od producenta. Otwieramy, z tej strony mamy kluczyk do simek i w środku mamy case'a ochronnego wraz z książeczkami, czyli szybki przewodnik, jak używać telefonu, jak o niego dbać i karta gwarancyjna. Telefon zabezpieczony jest tutaj tasiemkami, żeby nic nie było porysowane. Na froncie mamy pokazane, wiadomo, że to jest 12, ile pikseli, że tutaj mamy Snapdragona 8 pierwszej generacji, ile ma herców, że wyświetla, że jest AMOLED, informacje o ładowaniu. I teraz mamy małą niespodziankę dla miłośników dźwięków, czyli otwieramy tasiemki. Zakrzywiony ekran imituje tutaj brak ramek. Jest to ciekawe rozwiązanie, aczkolwiek już dość popularne. Wizualnie ładnie to wygląda. Dość przyjemnie leży w ręce. Jest lekki. Jeżeli chodzi o kolor, to mamy tutaj Space Gray. Zobaczcie. Ładne rozwiązanie. Pięknie wygląda. Jeżeli chodzi o przyciski, są dwa. Jest to włącz-wyłącz i przycisk głośności. Dalej mamy głośnik numer 1, głośnik numer 2 i wejście na simki. Jeżeli chodzi o aparat główny, no to jest to szerokokątny 50 megapikseli. Mamy aparat telemakro, który ma 5 i ultra szerokokątny, który ma 13. Czuć aparat tutaj palcem, dlatego wydaje mi się, że w case'ie powinien ten problem być zniwelowany. Sprawdźmy w takim razie. Nie, czuć dalej, ale jest z kolei tutaj w case'ie jest obudowa, ona nam będzie chroniła to przed różnego rodzaju zarysowaniami czy też obiciami, dlatego bym trzymał w case'ie. W case'ie też wygodnie się trzyma. Dalej w środku pudełka mamy adapter, on ma 67 W i mamy kabel USB, to wszystko jeżeli chodzi o pudełko. Przechodzę teraz do 12 Pro z tego względu, że jest to rozbudowana wersja 12.
Jest to też wersja, która różni się bardziej od pozostałej dwójki. I chcę zostawić sobie na koniec. Mamy książeczkę od producenta, mamy klucz, jest case, są książki. To wszystko, co było w 12. Telefon wizualnie jest większy. Jak coś jest większe, to tak też myślałem, jest cięższy. Tutaj macie w porównaniu do 12. Aparat na pewno jest większy, proszę, zobaczcie. Jest większy, ponieważ jak producent nam obiecał, jest to udoskonalona wersja 12. Tak samo mamy tutaj 3 50-megapikselowe aparaty. Jest to szerokokątny, teleobiektyw i ultra szerokokątny. Jeżeli chodzi o przyciski, są w tych samych miejscach, co w przypadku 12. Tutaj mamy zamiankę, ponieważ na odwrót jest głośnik wraz z wejściem na SIM. Zobaczmy jeszcze do środka pudełka. Mamy ładowarkę i kabel. Ładowarka 120 W, dzięki niej szybciej będziemy ładowali 12 Pro. Kabel podobnie jak w przypadku 12. To wszystko jeżeli chodzi o 12 Pro. Przechodzę teraz do 12X. Dobra, otwieramy. No i na pierwszy rzut oka, tak jak w pozostałych modelach, mamy book. Tak samo. Tak, wszystko jest tak samo, nic się nie zmieniło. Mamy telefon. On tak samo wygląda jak nasza 12. Waga jest taka sama. Aparaty takie same. Rozkład u góry jest taki sam. Z boku guziki są takie same. Jeżeli chodzi o dół, wszystko jest identyczne. W boksie adapter 67 W. 12X w porównaniu do głównego modelu Xiaomi 12 cechuje się tym samym rozmiarem, tym samym ekranem i tą samą wagą. Specyfikacja łączności, aparatu i głośników jest niemalże identyczna. Różnią się procesorem. W Xiaomi X-ie mamy Snapdragona 870, natomiast w 12 jest to Snapdragon 8 pierwszej generacji. Xiaomi X miał być budżetową wersją flagowca. Jeżeli chodzi o różnicę między 12 a Pro, różnią się tym, że w Pro mamy 3 razy aparat po 50 megapikseli. 12 Pro jest również większa oraz troszkę cięższa. Posiada baterię, która ma 4600 mAh, natomiast 12 ma 4500 mAh. W 12 Pro dodatkowo znajdziemy adapter, który posiada 120 W. Oznacza to, że w niecałe 18 minut jesteśmy w stanie naładować 12 Pro w trybie Boost. To wszystko, jeżeli chodzi o różnice między tymi modelami. Przejdźmy teraz do testów aparatów. Jak już zobaczyliście wyglądają zdjęcia, przejdźmy teraz do najatrakcyjniejszej części programu, o której Wam wspominaliśmy na początku i zobaczcie sami, jak 12 Pro poradziła sobie na profesjonalnym planie filmowym. Dzień dobry, detektyw Pajor. Chciałem zadać Panu kilka pytań. Potwierdza Pan, że odczytano Panu prawa i jest Pan tu dobrowolnie? Tak, potwierdzam. Dobrze. Przesłuchanie jest nagrywane. Widzę kamerę. Szerokokątna. Dobrze. Skąd ma pan te telefony? Te telefony nie miały jeszcze premiery swojej w Polsce. Dostał je pan od kogoś? Nie. Są te telefony ściągnięte z zagranicy? Nie. No to skąd je pan ma? Z TechWisha. A, to jakiś pseudonim, tak? Nie. Mówi pan o tym sklepie? Tak. Niech pan sobie wejdzie na ich stronę, zobaczy pan. A rzeczywiście są już te telefony dostępne na tych Wishu. No proszę, nie wiedziałem. To znaczy, że jestem już wolny? Tak. Dziękujemy za cierpliwość i współpracę. I telefony zostają ze mną. Chcę im się lepiej przyjrzeć.
Dajcie znać w komentarzach, jak podobał Wam się test i film. Zostawcie lajka i suba. Mamy nadzieję, że udało nam się pomóc Wam dobrać odpowiedni model. Do zobaczenia. Cześć!